Witam wszystkich bardzo serdecznie w 20. części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj kolejna próba czasowa, tym razem z grobowca Qualopeka. Wybieramy powtórz poziom. Jak widzicie, jest to już ostatni poziom z Peru. Ostatni time trial, który będziemy robić w Peru. Nie pamiętam, ile mamy na niego czasu, ale dosyć mało na pewno. Właśnie strój, myślę, że weźmiemy legendę. No tak po prostu, myślę, że weźmiemy legendę. I już mam wciśnięty drążek w padzie do przodu, już zaczynamy bieg. Tak, będę skakać, łudząc się, że to pomoże mi przejść ten poziom w krótszym czasie. Okej, pierwsze miejsce, gdzie można coś zepsuć. O, liczymy na to, że uda mi się nie zepsuć. Oczywiście trzymacie kciuki bardzo mocno. Ja grając teraz wiem, że trzymacie kciuki, kiedy to oglądacie, więc idzie mi lepiej i czuję wasze wsparcie. Dobra. Musimy szybko tą kulę sprowokować. Już sprowokowana? Sprowokowana. Dobra. Wow, wow, wow. Utknęłam za filarem, ale nic się nie stało. Okej. Dobra, teraz tak, przestawiamy to. Ach, ta pełna napięcia muzyka. Tak, jeszcze dobrze, że tu nie ma w tym dole żadnego raptora. Jeszcze tylko tego by mi brakowało. Okej, ustawiamy na jasnych polach. Tak zawsze mnie śmieszy, jak w tym miejscu Lara zapada się w ziemię. Oczywiście te ciężkie rzeczy, które tutaj dźwiga, się nie zapadają, tylko sama Lara się zapada. No, no, no. Jeszcze kawałek w bok, dobra. Jest, to najpierw udamy się do... powiedzmy pierwszej komnaty. A potem zajmiemy się innymi miejscami. Tak, jakość komentarza może być taka średnia, wybaczcie, to dlatego, że bardzo się skupiam na tym, żeby udało mi się przejść ten poziom w odpowiednim czasie. Chciałabym, żeby mi się udało za pierwszym razem, a wiecie, to różnie bywa. Dlatego... no go, go, go. Dlatego sam komentarz może też być gorszy, bo muszę się skupiać właśnie bardzo na czasie. Jeśli chodzi o komentarze twórców, to w tym poziomie jest jeden, ten taki niebieski diamencik do odblokowania. To wybaczcie, sobie wezmę. Zmarnuję tą sekundę, bo wydaje mi się, że apteczki mogą się tak przydawać. Zwłaszcza jeśli są tak jawnie po drodze, bo z trasy bym raczej nie zbaczała za tą apteczką. Dobra, okej, ominęłam strzałki. Naszykuję sobie na przyszłość broń, inną, lepszą, bo tutaj przeciwników nie ma dużo, więc mogę od razu korzystać właściwie z tej broni. A! Co jest? Przecież. Tak, i ten jeden komentarz twórców, który jest, będzie troszeczkę później. Właściwie będzie w ostatniej komnacie, także jeszcze mamy do niego trochę czasu. Dobra, tu mi się Lara nie zawsze chce łapać tego drążka. Grzeczna. Grzeczna dziewczynka. Jestem z ciebie dumna, udało ci się. Okej, i pierwsza dźwignia, która odblokuje nam pierwsze wrota. Dobra, nie możemy tego przyspieszyć. Ach, te emocje. Dobra. Tylko teraz będzie gorzej, bo będzie więcej pułapek i jeszcze tu gdzieś... Ajajaj, raptor. Nie, to chciałam zrobić. Jeszcze gdzieś tu raptor będzie na mnie czekał. I oczywiście te urocze ostrza, a ja się nie zatrzymam. I liczę na to, że trafię akurat tak, że mnie nie potną. Nie tą bronią, Lara. Wykończ go. Żyje? Żyje. Cholera jasna, żyje. Dobra, zwiałam mu. Myślałam, że taka seria z maszynówek, wiecie, go powstrzyma, ale widzę, że te raptory to jednak są mocne. I one nawet na sycz sobie tam. Możesz sobie tam syczeć dowoli, nic mnie to nie interesuje. Jednak seria z maszynówek go nie powstrzymała. Szkoda. Okej. Dobra, biegnij, biegnij. Laska, nie mamy czasu. W sumie jest 13 minut, już jest... my jesteśmy w 9 minucie. Dobra, musimy doskoczyć tu. Tak, teraz zajmiemy się, żeby dostać się tam na górę. Okej. Mam nadzieję, że mi się uda, bo tu jest zabawa z Linką i też nie zawsze mi wychodzi. A jak się stresuję, to wiecie, jest jeszcze gorzej. Ale okej. Dobra, najpierw to... a dobra, może być z maszynowy. Najpierw to przestrzelimy. Teraz go. Pięknie, pięknie.
Tak, nie ma jak radość z dokonania tak chwalebnego czynu jak przelot na lince nad taką salą jak ta. Okej. Dobra, to teraz tak, schodzisz na Dulera. No przykro mi. Tak, tutaj można to przeskoczyć już zresztą we właściwym let's play, znaczy ten też jest właściwy, ale powiedzmy w normalnym, spokojnym przechodzeniu poziomu wam mówiłam, że tu można z tego jednego przeskoczyć, ale trzeba go bardzo idealnie ustawić i ja po prostu sobie przesunę ten drugi. Zresztą wydaje mi się, że tak twórcy to przewidzieli, żeby tutaj przestawić ten drugi, bo inaczej nie byłoby właściwie takiej potrzeby rozwalania tego, żeby mieć dwa. No go, 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 go. Tak, ja się w ogóle zastanawiam, jak ona to przesuwa, bo wydaje mi się, że dla takiej kobiety to jednak mogłoby być zbyt ciężkie. Chociaż Lara. Bez rękawic Tora też daje radę. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze ustawione, bo jeśli nie, to będziemy mieć kłopoty. Na razie próbuję się dostać do Skionu. Ale jeśli dostanę się, to i tak musimy jeszcze zrobić parę rzeczy. To nie będzie koniec poziomu, więc wiecie. Tak, tu będzie komnata z komentarzem twórców, ale jak z niej będziemy wychodzić, to go wam powiem, żebym mogła się tutaj skupić na właściwych rzeczach. Dobra. Teraz skaczesz tu. 7 minut. Dobra, nie chcę zapeszać, ale na razie jest szansa. Na razie jeszcze nie zaprzepaściłam szansy. Dobra. Szybciutko. Tak, maszynowe gotowe? Gotowe. Maszynowe. Nic się mi nie zawieść. Dobra. Wilki z głowy. No w sumie mogę wam już zacząć dopowiadać ten komentarz. Mam nadzieję, że go dobrze pamiętam. Więc to jest coś w tym stylu, że twórcy mówią tutaj, że na początku pierwszego Tomb Raidera umieścili tutaj pomieszczenie właśnie z dźwignią. Właśnie umieszczenie z przełącznikiem, po którym kiedy gracz go nacisnął, przełączył, to uruchamiała się zapadnia i Lara wpadała do wody. I gracz mógł sobie myśleć, że to jest strasznie okrutne, ponieważ... No właśnie, mógł sobie gracz myśleć, że to jest strasznie okrutne, ale po chwili okazywało się, że po prostu Lara wpadła do wody i nic złego się nie stało. Tutaj i że ta scena po prostu miała go tylko wystraszyć. Jednak tutaj postanowili to trochę zmienić. Umieścili właśnie, kiedy gracz dochodzi do ostatniej tej świątyni czy komnaty, widzi właśnie dźwignię z... Hej, no co tak wolno idziesz? Widzi dźwignię z przełącznikiem. Czekajcie, bo teraz się muszę skoncentrować. Zaraz wam dokończę. Okej, okay, jest. Dźwignię z przełącznikiem. Po prostu widzi wajchę i oczywiście chce za nią pociągnąć, ponieważ wszyscy zawsze biegają i przełączają wszystkie wajchy, jakie napotkają. No i właśnie tutaj spada po prostu w sam środek walki. W sam środek właściwie jamy wilków. Więc to jest też taka trochę okrutna scena i kiedy twórcy zastanawiali się właśnie, co umieścić w pierwszym Tomb Raiderze, zastanawiali się, czy nie pozbyć się tej komnaty, jednak Bota nie chciał się zgodzić, ponieważ to było jedno z jego ulubionych... Hejże! Nie dam ci się! Nie mam czasu się z tobą bawić, już mogłam tu skoczyć, ale bałam się, że nie trafię. Tak. Okej. Okay. Right. Right. O, setki. Tak, tam na dole jest jeszcze raptor, ale się nim nie przejmujemy. Co ja mówiłam? Aha, że Bota się uparł, żeby to stało, ponieważ to był jeden z jego ulubionych momentów w Tomb Raiderze i właśnie ze względu na okrucieństwo i w ogóle, więc zostawili go, jednak został troszeczkę zmieniony. No i to właściwie tyle z tego komentarza. Tyle, co zapamiętałam. Ok, dochodzimy już do miejsca, gdzie jest Skion. Mam 4 minuty, jeszcze potem musimy stąd uciekać i jeszcze spotkać się z Larsonem. Ok, tu jest cutscenka, którą pomijamy. Jeśli chcecie ją obejrzeć, to po prostu wiecie, możecie się cofnąć do właściwego let's play. Tam nie pomijałam żadnych cutscenek, nie gadałam na nich, można je sobie spokojnie obejrzeć, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał.
jeśli ktoś zaczyna oglądanie od Time Triali, a jeśli sami graliście, to wiecie, co tutaj, o co chodzi i nie jest wam taka scenka tak potrzebna do szczęścia. Tak, znowu słyszę jakieś raptora. W ogóle strasznie nie lubię w grach, ale naprawdę strasznie nie lubię w grach, kiedy mi się poziomy tak trzęsą, jak się coś zawala, tak jak tu. Ale no nic, musimy sobie z tym radzić. Dobra, dobra. Okej. Dobra, powiedzmy, że będzie z górki i właściwie... Właściwie myślę, że ten Time Trial zakończy się pozytywnie. Chociaż wiecie, może być naprawdę różnie. Cutscenka. I Quick Time Event. Quick Time Event z Larsonem. No to jest dosyć proste, ale... zawsze zdarza się, że się pomyli. Znaczy nie zawsze, ale może się zdarzyć. Tak, czas ukończenia 9 minut 50 sekund, próba czasowa ukończona. Także odblokowałam kod. Tak, jakiś bonus w końcu. Także mission accomplished, misja zakończona sukcesem. Zobaczymy tylko, czy nam to ładnie wygląda. Powtórz poziom. 9.50, próba czasowa tak, 2 artefakty na 2. Także misja zakończona sukcesem, jak już mówiłam. Całkiem dobrze, jeszcze ze sporym zapasem. Chociaż obawiałam się właśnie tego poziomu, że w niektórych miejscach może mi pójść kiepsko, ale na szczęście się udało. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki. Następnym razem widzimy się w Grecji, świątynia świętego Franciszka. I powiem wam, że ten time trial jest dosyć ciężki. Tam jest też sporo komentarzy, ale to już nie jest takie istotne, ale jest dosyć ciężki, ponieważ chyba na niego jest pół godziny czasu. Albo 20 minut, albo pół godziny, coś w tym stylu. Nie pamiętam akurat teraz dokładnie, ale no to jest bardzo łatwo sprawdzić, ale nie będę teraz sprawdzać. Więc sam time trial, poziom jest bardzo długi i też time trial jest dosyć długi, bo przez pół godziny właściwie odczuwa się chroniczny stres z takiego powodu, że trzeba się spieszyć. W każdym razie w tym odcinku to już by było wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że przyjemnie wam się go oglądało. Do zobaczenia w kolejnych time trialach i w ogóle innych moich filmach. Pa, pa!